żądają od nas, abyśmy zrezygnowali z tego, co mamy najlepszego, naszych dzieci i starszych. Nie mogłem mieć własnych dzieci, więc oddałem swoje najlepsze lata dzieciom. Żyłem i oddychałem z dziećmi. Nigdy nie wyobrażałem sobie, że będę musiał uczynić tę ofiarę. Na ołtarzu własnymi dłońmi w moim wieku muszę rozłożyć ręce i błagać. Bracia i siostry, oddajcie mi je. Ojcowie i matki, dajcie mi swoje dzieci. Wczoraj po południu dali mi rozkaz wysłania więcej niż 20 tysięcy Żydów poza getto. A jeśli nie, my to zrobimy. Pytanie, jakie powstało, to czy powinniśmy to wziąć na siebie, zrobić to sami, czy zostawić to innym do zrobienia. Więc my, to znaczy ja i moi najbliżsi współpracownicy, pomyśleliśmy najpierw nie o tym, ilu zniknie, ale jak wielu jest możliwe ocalić. I doszliśmy do konkluzji, że jakby nie było to dla nas trudne, powinniśmy wcielić ten rozkaz w życie własnymi rękami. Muszę przygotować tę trudną i krwawą operację. Muszę odciąć gałęzie, aby ocalić pień. Muszę zabrać dzieci, ponieważ jeśli tego nie zrobię, inni mogą być także zabrani. Z boku stoi młody, gładko wygolony pan SS-man z notatnikiem w ręku. Każde auto to kreska. Jak odjedzie 16 aut, to jest 1000. Tak plus minus. Pan jest zrównoważony i dokładny. Nie odjedzie auto bez jego wiedzy i jego kreski. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Ordnung muss sein. Kreski pęcznieją w tysiące, tysiące w całe transporty, o których mówi się krótko. Z Salonik, ze Strasburga, z Rotterdamu. O tym będzie się już dziś mówiło. Będzin. Ci, którzy pójdą z tego transportu na lager, dostaną numery 131, 132, rozumie się tysięcy. Lecz w skrócie będzie się mówiło właśnie tak: 131, 132, 131, 132. Ludzie płyną i płyną. Auta warczą jak rozjuszone psy. W oczach przesuwają się trupy wynoszone z wagonów. Zdeptane dzieci, kaleki poukładane razem z trupami i tłum. Tłum, tłum, tłum! Wagony podtaczają się, stosy łachów. Walizki plecaków rosną, ludzie wychodzą, przyglądają się słońcu, oddychają, żywżą o wodę, wychodzą na auta. Odjeżdżają, znów podchodzą wagony, znów ludzie! Otwieramy wagony. Nie, już nie można nad sobą panować. Wyrywa się ludziom brutalnie walizki z rąk, szarpiąc, ściąga się palta. Idźcie! Idźcie! Przemińcie! Idźcie! Idźcie! Przemińcie! Idą! Idą! Przemijają! Mężczyźni, kobiety, dzieci, niektórzy z nich wiedzą. Światła migocą upiornie, fala ludzi płynie bez końca. Mętna, zgorączkowana, ogłupiała. Wydaje się tym ludziom, że rozpoczynają nowe życie w obozie i psychicznie przygotowują się na ciężką walkę o byt. Nie wiedzą, że zaraz
umrą i że złoto, pieniądze, brylanty, które zapobiegliwie ukrywają w fałdach i szwach ubrania, w obcasach butów, w zakamarkach ciała, już nie będą im potrzebne. Fachowi, rutynowani ludzie będą im grzebać we wnętrznościach. Wyciągną złoto spod języka, brylanty z macicy i odbytu. Wyrwą im złote zęby w zabitych szczelnie skrzyniach. Odeślą do Berlina. Już kończą. Trupy porozkładane na rampie zabiera ostatnie auto. Klamoty są załadowane. Kanada objuczona chlebami, marmoladą, cukrem, pachnąca perfumami i czystą bielizną ustawia się do odmorszu. Kapo kończy ładowanie kotła od herbaty złotem, jedwabiami i czarną kawą. To na bramę dla wachmanów puszczą komando bez kontroli. Parę dni obóz będzie żył z tego transportu. Zjadał jego szynki, kiełbasy, konfitury i owoce. Pił jego wódkę, likiery, będzie chodził w jego bieliźnie. Handlował jego złotem i tłokami. Wiele wyniosą cywile za obóz. Na Śląsk, do Krakowa i dalej. Przywiozą papierosy, jajka, wódkę i listy z domu. Parę dni będzie obóz mówił o transporcie. Będzin, Sosnowiec. Był to dobry, bogaty transport. Był to dobry, bogaty transport. Idźcie! Idźcie! Przemińcie!